Wtorek, 19 grudnia. Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Policja z Jaworzna zatrzymała 42-letniego mężczyznę, który ranił ostrym przedmiotem 27-latka. Sprawca jutro ma trafić do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty najprawdopodobniej usiłowania zabójstwa. Wstępne ustalenia wskazują, że między mężczyznami doszło wcześniej do słownego konfliktu. Paweł Jędrusik. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 16 w dzielnicy osiedle Stałe w Jaworznie. 42-latek zaatakował 27-letniego mężczyznę i zadał mu ciosy ostrym przedmiotem, najprawdopodobniej nożem. Ja sama osobiście nigdy się nie bałam, zawsze szłam czy do sklepu, czy gdziekolwiek, ale po tym wczorajszym to tak trochę no, strach będzie wyjść po ciemku. Sądzimy, że tak nie powinno być, nie? No to powiem, człowiek jak wychodzi na podwórze czy gdzieś, czuć się bezpiecznie. No, a nie tak, żeby obawiać się, że jakiś może być zaatakowany czymś, czy dzieci, czy jak. Po zdarzeniu sprawca uciekł, a ranny 27-latek poinformował swoją rodzinę. Ta powiadomiła służby pod numerem alarmowym 112. Poszkodowany trafił do szpitala. Początkowo jego stan był bardzo ciężki. Teraz jest stabilny, udało się go już przesłuchać. Po kilku godzinach policja zatrzymała sprawcę ataku. Jest to mieszkaniec Jaworzna przy ulicy Wiejskiej. Ten sprawca został wytypowany, został zatrzymany. Z naszych ustaleń wstępnych wynika, iż między tymi mężczyznami prawdopodobnie mogło dojść do jakiejś utarczki słownej, jakiegoś konfliktu, jakiejś szarpaniny. Sprawą zajmuje się już prokuratura rejonowa w Jaworznie. Jutro 42-latek ma usłyszeć zarzuty. Wszczęto postępowanie w kierunku przestępstwa usiłowania zabójstwa. Zatrzymano mężczyznę, mieszkańca Jaworzna, jako sprawcę przestępstwa. Planowane jest wykonanie czynności w prokuraturze na 20, czyli na jutro, na 20 grudnia. Pierwsze doniesienia, które pojawiały się w sprawie, sugerowały, że sprawcą jest osoba bezdomna. Policja zdementowała te informacje. Rzeka Stoła w powiecie tarnogórskim została zanieczyszczona. W poniedziałkowe popołudnie Straż Pożarna i Policja pojawiły się w Bobrownikach Śląskich. Teren został zabezpieczony. Ze wstępnych ustaleń wynika, że miała to być substancja ropopochodna. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał próbki. Wyniki mają być znane za kilka dni. Karolina Komada. W poniedziałkowe popołudnie służby w Tarnowskich Górach zostały poinformowane o możliwym zanieczyszczeniu rzeki Stoły. Na miejscu w Bobrownikach Śląskich dzielnicy Tarnowskich Gór zjawiły się służby. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono wypływ przy wylocie kanalizacji deszczowej z jednej z firm przy ulicy Wodnej w Tarnowskich Górach. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozłożeniu zapor sorpcyjnych i monitorowaniu tego wycieku. W celu zbadania tajemniczej substancji na miejscu pojawili się pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Inspektorzy stwierdzili, że na wodzie przy wylocie kanalizacyjnym pojawił się film przypominający substancje ropopochodne. Natomiast w głównym nurcie rzeki no nie zauważyli widocznych gołym okiem zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi. Niemniej pobrane zostały do badań próby wody w czterech miejscach i próby tych ścieków, które z wylotu przedostawały się na zewnątrz. Próby są analizowane obecnie przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ. Za kilka dni po analizie próbek Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadzi w firmie kontrolę. Na ten moment policja nie wszczęła w tej sprawie śledztwa. Nowy budynek stanie przy katowickiej ulicy Chopina. Kamienica stanie w miejscu, gdzie doszło do tragedii. 9 lat temu wybuchł gaz. Zginęła rodzina Kmiecików, śląskich dziennikarzy. Fatima Orlińska. Wiele wskazuje na to, że pojawiła się realna szansa na odbudowę kamienicy w centrum Katowic. Jak potwierdza Katowicki Urząd Miasta, inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na przebudowę, jednak na decyzję będzie musiał trochę poczekać. Dziś nie udało nam się skontaktować z inwestorem, ale miasto informuje, jakie są plany co do przeznaczenia kamienicy. Pod koniec listopada do Urzędu Miasta Katowice wpłynął taki wniosek właśnie dotyczący rozbudowy i budowy budynku w miejscu, w którym niegdyś funkcjonowała kamienica u zbiegu ulicy Chopina i Sokolskiej. Taki wniosek będzie musiał być teraz rozpatrywany. Ta procedura oczywiście trwa kilkanaście tygodni, w związku z czym na ostateczną decyzję trzeba będzie jeszcze poczekać. To ma być budynek siedmiokondygnacyjny, w większości przeznaczony na budownictwo wielorodzinne. Na dole mają się znaleźć lokale usługowe.
W styczniu 2020 roku miasto w ramach przetargu sprzedało swoje większościowe udziały w kamienicy. Inwestor, który będzie chciał realizować tam pracę, musi wziąć pod uwagę, że kamienica wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków. Oznacza to, że warunki zabudowy oraz samo pozwolenie na budowę będą konsultowane i uzgadniane z konserwatorem zabytków. Kilka ostatnich dni do świąt i kilka ostatnich życzeń na choince przy restauracji Aioli w Katowicach. Mieszkańcy regionu wciąż mogą zerwać karteczkę i podarować prezent osobom w potrzebie. Akcja Choinka Życzeń już kolejny rok cieszy się popularnością i spośród 120 życzeń zostało jeszcze tylko kilka do zrealizowania. Akcja trwa do 21 grudnia i każdy może zostać świętym Mikołajem. Karolina Komada. Życzenia małe lub duże już za kilka dni mogą zostać spełnione. Wystarczy wybrać karteczkę. Typu swetry, świąteczne szaliki, rękawiczki i tak dalej, ale to jest na przykład już taka bardziej, że tak powiem, ambitniejsza forma pomocy, czyli na przykład pakiet rehabilitacji. Przy katowickiej restauracji Aioli ponownie stanęła choinka z życzeniami. Listy napisały osoby potrzebujące, ubogie, samotne lub bezdomne. Początkowo było 60 życzeń, ale zainteresowanie akcją było spore, więc organizatorzy postanowili dołożyć drugie tyle. To są osoby potrzebujące, ale osoby potrzebujące, które już jakby zaczęły dbać o swoją dalszą przyszłość, czyli zaczęły terapię, zaczęły wszelkiego rodzaju leczenia, na tle alkoholowym, depresyjnym i tym podobne. I właśnie to są jakby życzenia tych osób. Życzenia można by się wydawać, że częściowo błahe, bo są tam zapytania o na przykład ciepłe zimowe buty albo o jakieś na przykład instrumenty do gry, takie podstawowe, albo jakieś po prostu szaliki, czapki, rzeczy, które ci ludzie nigdy nie dostali. Prawie wszystkie życzenia zostały zabrane, a prezenty trafią do podopiecznych Wspólnoty Dobrego Pasterza. My trafiamy zarówno do rodzin z dziećmi małymi, tak samo właśnie często wspieramy młodzież w tym okresie takiej, powiedzmy, dorastania, trudności, które napotykają, zwłaszcza teraz, kiedy przeżywają różne właśnie swoje takie jakieś kryzysy psychiczne związane właśnie z tą ilością samobójstw, która gdzieś tam do nas wciąż dociera. Dlatego wierzymy, że takie wsparcie udzielone im w ich dorastaniu ma ogromną wartość. Każdy może podarować drugiej osobie piękne święta. Finał akcji zaplanowano na 21 grudnia, jednak jeżeli ktoś chce zrobić prezent, a nie zdąży przed tym czasem, to można dostarczyć je później. Sosnowiec i Zabrze mają specjalne zespoły, które zajmą się kwestią sprzedaży klubów piłkarskich w tych miastach. To jedne z pierwszych kroków zmierzających do prywatyzacji Górnika Zabrze i Zagłębia Sosnowiec. Paweł Jędrusik. Prezydent Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik powołała specjalny zespół, który przygotował już harmonogram działań. Aktualnie ten zespół wybrał podmiot, który dokonuje oszacowania wartości akcji, które nabędzie zainteresowany podmiot. Oczywiście zespół ten od samego początku do końca uczestniczy w całym procesie, tak aby wszystkie procedury zostały poprawnie przeprowadzone. Później w planach jest wybór inwestorów, składanie ofert pisemnych czy negocjacje. Podobnie jest w Sosnowcu. Miasto podpisało umowę z firmą, która ma przygotować piłkarskie Zagłębie Sosnowiec do sprzedaży. Mamy również zgodę Rady Miejskiej i teraz będziemy czekać na efekty pracy tej firmy, która ma się przyjrzeć od środka przez najbliższy czas, jak działa ta firma, jakie kroki trzeba podjąć, aby spróbować wyprowadzić ją na prosto. Zdaniem dziennikarza sportowego Wojciecha Marczyka sprzedaż klubów nie będzie łatwą sprawą. Będzie dużo rozmów wokół tego, będzie dużo chodzenia, będzie dużo badania, bo też trzeba sprawdzić po tych wielu latach, kiedy samorządy zarządzały oboma klubami, w jakim one są dokładnie stanie finansowym. Czy po prostu nowemu nabywcy, krótko mówiąc, jeżeli wejdzie do budynku klubowego, nie wypadnie jakiś, brzydko mówiąc, trup z szafy. No i chodzi też o to, aby po sprzedaży kluby same nie stały się trupami, czego nie chciałyby nie tylko miasta, ale też kibice. Taki był wtorek. W imieniu Grzegorza Żądło zapraszam jutro. Do zobaczenia.